Ej, cześć, wy już Dobra, jesteście. czekajcie, Słuchajcie, muszę ja tu nie wiedziałam, wyciszyć się. czym jest. Okej, dobra. Dobra, jesteśmy. Słuchajcie, dawno nie robiłam live'ów i widzę, że tutaj takie rzeczy się dzieją. Cudownie. No dobra, to słuchajcie, teraz łączę się jeszcze z Instagramem. Dajcie mi proszę chwileczkę. Dzień dobry, dzień dobry. To teraz już oficjalnie witam Was serdecznie na live'ie. Dawno nie było live'ów. I dzisiejszy live będzie poświęcony tematyce drogi do harmonii. I to, co będę chciała przede wszystkim poruszyć, to dwie siły, o których będę mówiła, o energii yin i o energii yang w naszym ciele i w naszym umyśle. I jak właśnie poprzez rozpoznawanie tych energii dążyć do ich równoważenia. Temat przewodni Yin i Yang to jest też temat przewodni najnowszego cyklu w Obserwatorium Jogi, także mam nadzieję, że dzisiejszy live będzie dla Was źródłem inspiracji do tego, jak równoważyć właśnie energię Yin i Yang w ciele. Cześć, słuchajcie, na YouTubie już wiem, że jestem na Instagramie, także będę mega wdzięczna, jeżeli będziecie mi tutaj na Instagramie puszczać serduszka, wtedy będę wiedziała, że wszystko dobrze widać, słychać. I też dzięki temu ten live poniesie się szerzej. No, dzień dobry. Hej. Dajcie znać, słuchajcie, jak się dzisiaj czujecie. Jestem bardzo ciekawa, jak tam u Was, dlatego że dzisiaj będziemy się właśnie przyglądać temu naszemu samopoczuciu i będziemy rozpoznawać energię yin i yang w ciele. Kasia pisze na Insta. Gosiu, cześć, Gosiu, witaj. Jak wszystko dobrze hula, bardzo się cieszę. O, Dorotka dołączyła, no cześć. Miło Cię widzieć. Jej, mi też miło Was widzieć, chociaż tak wirtualnie. No, dawno się nie widzieliśmy, słuchajcie, u mnie dużo się dzieje. Więc tym bardziej się cieszę, że możemy się zobaczyć na żywo. No dobrze, słuchajcie, to przejdźmy sobie w ogóle do dzisiejszego tematu. Być może wiele z Was kojarzy taki znak, taki symbol yin i yang. I chciałabym, żebyście przywołali sobie przed swoje oczy właśnie ten symbol. Zwróćcie uwagę na to, że energia yin i yang, dwie przeciwstawne dla siebie energie, tak naprawdę tworzą jedność, mimo tego, że są przeciwstawne. Dajcie znać, czy kojarzycie ten znak, okej? Znajdziemy go nawet w emotikonach. Coś mi tutaj widzę na YouTubie spada jakość, nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że nie będzie to trwało wiecznie i że zaraz się to wszystko naprawi. Jeżeli przyjrzycie się temu symbolowi, to zauważycie, że te symbole ze sobą, właściwie te energie yin i yang ze sobą kontrastują, ale tak naprawdę wzajemnie się uzupełniają. I to jest to, na co chciałabym. Pięknie rzucacie emotikonę yin yang, dokładnie. To, na co bym chciała bardzo mocno zwrócić uwagę, że często myślimy w kategoriach to jest czarne, to jest białe, że to jest dobro, to jest zło. Widzę na YouTubie też wrzucacie informacje. Super. Słuchajcie, coś mi się tutaj nie podoba. Jakość, która poleciała na YouTubie. Dajcie znać, czy YouTube, a może to kwestia ostrości, która tu się dzieje. Sorry, słuchajcie, Instagram, sorry za ten, ale muszę zobaczyć, o co tu chodzi. Czy to jest kwestia tego, że ja jestem nieostra na tym, czy mi spadła jakość na. O, tu chyba mi po prostu ostrość poleciała. Dobra, okej, już mogę wracać. No dobra, słuchajcie, więc tak, jeżeli popatrzycie na tą energię yin i yang, to często myślimy na zasadzie takich opozycji, że to jest czarne albo białe. Taki dualizm nam się uruchamia. A tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na te energie, na energię yin i yang, one są tak naprawdę identyczne w swojej naturze, mimo że są różne w stopniu. I dzisiaj do tego będę też nawiązywać. Chciałabym, żeby może najpierw, żebyśmy nakarmili nasz umysł. Żebyśmy nakarmili umysł pod względem tego, czym jest energia yin i czym jest energia yang. Czasem potrzebujemy z poziomu umysłu poczuć, zrozumieć, doświadczyć w jakiś sposób tak ze skojarzeniem daną energię, żeby później móc wejść w głąb ciała
i zobaczyć, która z tych energii bardziej w nas dzisiaj rezonuje, bo będziemy dzisiaj się temu przyglądać. Nauczę Was tego, w jaki sposób sprawdzać, w jaki sposób patrzeć, która z tych energii w nas przeważa. Bo bez takiego wglądu, bez takiego rozpoznania, która z tych energii w nas jest, jest bardzo ciężko w ogóle funkcjonować. Wręcz mogłabym powiedzieć, że jeżeli nie mamy w sobie takiego rozpoznania, która z tych energii w nas aktualnie jest, to możemy nawet sabotować swój umysł, swój organizm, nie rozpoznając tego. I mówiąc szczerze, bardzo często się z tym spotykam. Bardzo często, że jeżeli nie mamy jakiegoś rozpoznania, na przykład jestem przemęczona, jestem przebodźcowana, a to pójdę sobie włączyć film, zamiast położyć się spać. Widzicie jakby, że jeżeli reagujemy na przebodźcowanie kolejnym bodźcem, to jest to nierozpoznanie tej energii yang, o której zaraz Wam będę mówić, tej energii yang w nas. I wtedy tak naprawdę pobudzamy jeszcze bardziej tę energię. Więc będę chciała Was bardziej uwrażliwić na to, która z tych energii, jaką ma mniej więcej, jaką ma jakość, żebyśmy mogli sobie to rozpoznawać, aby potem się przyjrzeć, czy one są tak naprawdę w swojej naturze identyczne i różne w stopniu. No dobrze, słuchajcie, to może przejdźmy do energii yin. Yin, energii damskiej. To jest rzeczywiście taka energia związana z kobiecością, energia bardziej statyczna, związana z takim uspokojeniem, co jest bardzo istotne, ona ma taki charakter wychładzający. Żeby Wam od razu tutaj troszkę dać skojarzeń, to pewnie kojarzycie praktykę yin jogi. To jest właśnie praktyka, która rzeczywiście jest taka statyczna, blisko ziemi. Rzeczywiście długo jesteśmy w pozycjach, więc to ciało też się wychładza. Jesteśmy bardziej uspokojeni i to pięknie jakby tutaj pokazuje ta yin yoga, tą energię, którą tutaj mamy. To jest też ważne. Energia yin jest skierowana do ziemi. Ona ma ten taki kierunek w dół, więc też pewnie skojarzycie z praktyką yin jogi, że te pozycje w yin jodze są niskie. Tam zazwyczaj nie ma nawet pozycji stojących. Kolejny element. Jest to też taka energia księżycowa. To, czego nie widać. I też jak energia księżycowa, to też intuicja. Tutaj mocno się obrazuje. Jeżeli jesteście bardzo połączeni ze swoją intuicją, to ten taki umysł w tej energii yin jest troszeczkę bardziej aktywny. I taki aspekt, który wiąże się z yin, to także noc, śmierć, ten moment, kiedy ta czerń, kiedy ten znaku, który pewnie kojarzycie, ten moment, kiedy coś ulega destrukcji. I to jest bardzo ważne, żeby teraz spojrzeć na tą energię yin i skojarzyć tę energię yin. Dajcie znać, proszę, czy to jest dla Was jasne, czy jesteście w stanie już w tej chwili, kiedy słyszycie hasło energię yin, skojarzyć ją właśnie z taką damską energią, statyczną, uspokajającą. Jeszcze tutaj powtórzę dokładnie, żeby te osoby, które dołączają, mogły złapać jakość tej energii yin. Taka wychładzająca energia skierowana do ziemi, księżycowa, intuicyjna, związana właśnie z destrukcją, z czernią, z nocą. Okej. I teraz przejdźmy sobie na... Tak, piszecie, wspaniale, ja zerknę też od razu na komentarze na YouTubie. Słowa ostrość lepiej. No, słuchajcie, to chwilowo na YouTubie tam coś się podziało, ale teraz już jest lepiej, także bardzo, bardzo się cieszę. Tak, wszystko jasne jak zawsze w Twoim wydaniu. Jesteście kochani, naprawdę. Staram się, słuchajcie, tłumaczyć. Czasem, wiecie, speszę się na początku live'a, bo dawno też mnie tu nie było. I zdarza się, że coś mi tam nie pójdzie tak, jakbym sobie to wymarzyła, ale zawsze staram się tłumaczyć w taki bardzo, bardzo przystępny dla Was sposób. No dobrze. Kojarzy mi się też z ziemią, Kasia napisała. Tak, przepięknie, bo Kasieńka, to jest tak, że ta energia uziemiająca jest właśnie, ta w dół jest do ziemi. Teraz przyjrzyjmy się energii yang. Energia yang to jest energia, słuchajcie, męska. To jest energia, która jest dynamiczna,
jest taka pobudzająca i tutaj pewnie znajdziecie analogię do praktyki winiasowej albo praktyki jakiejś power yoga, uwielbiam tą nazwę, ale do takiej praktyki dynamicznej, no winiasowa, myślę, że można by było tutaj spokojnie ją podciągnąć pod energię yang. Praktyka właśnie, która nas rozgrzewa, bo to jest też właśnie taki element yang, czyli ten element rozgrzewający w opozycji właśnie do yin. A to ciepło i zimno dzisiaj będzie naszym tematem takiej obserwacji też, dlatego chciałam, żebyście to zapamiętali. Także energia yang jest energią wznoszącą, energią do nieba, unoszącą. Zresztą jak podnosi nam się energia, to nawet sama nazwa mówi, tak? Energia mi się podnosi, albo energia mi opadła. Więc to też pokazuje od razu nam te kierunki. Wine by Marga pisze, Vinyasa Ashtanga, zadaniowiec, wykonanie. Dobrze, dokładnie, to jest to rozpoznanie energii yang. Słuchajcie, to jest też, energia yang jest też taką energią logiczną, więc kiedy jesteśmy bardzo mocno w swoim umyśle, kiedy jesteśmy bardzo analityczni, kiedy doświadczamy świata poprzez analizę, a w mniejszym stopniu poprzez intuicję, to też jest taki zdecydowanie aspekt yang. To też jest słoneczna energia. Wszystko, co związane ze Słońcem, też popatrzcie na to, jak przepięknie nam wzrasta energia yang o wschodzie Słońca, kiedy wszystko się budzi. Jak wszystko, po prostu uwielbiam ten czas wiosenny, kiedy tuż przed wschodem Słońca ta energia yang po prostu wzrasta i jak te ptaki wszystkie po prostu dostają szału, jak to wszystko się budzi do życia. To jest dla mnie taki piękny przejaw energii yang. To jest też oczywiście aktywność, co myślę, że jest takie dość logiczne. Jest ta energia yang związana właśnie z dniem, o czym właśnie przed chwilą opowiedziałam, o tym, jak wszystko budzi się do życia. Jest to też życie, taka energia, esencja życiowa, wszystko, co jest wzrastające, co idzie ku górze. No i także tutaj biel, jeżeli chodzi o sam znak yin i yang. I teraz słuchajcie. Dajcie znać, czy dla Was jest naprawdę jasne od początku do końca, jaka jest różnica pomiędzy energią yin, jaka jest pomiędzy energią yang. I poproszę Was, żeby każdy z Was, tak jak teraz jesteście ze mną na tym live'ie, zadali sobie pytanie, Ci się wydaje, w jakiej energii dzisiaj jesteś? Zadaj sobie pytanie, w jakiej energii dzisiaj jestem? W jakiej energii jest moje ciało, w jakiej energii jest mój umysł? I proszę, zapamiętajcie to, dlatego że dzisiaj przygotowałam dla Was medytację, w czasie której też doświadczymy tego, w jakiej energii jesteśmy. Tak jak Wam wspomniałam, to rozpoznanie jest bardzo ważne. Ten moment, kiedy my wiemy, w jakiej jesteśmy energii, to jest ten moment, że mamy punkt wyjścia, przesuwania się na tej skali i harmonizowaniu, czy jesteśmy bardziej w yang i chcemy pójść bardziej w kierunku yin, do drogi środka? Czy bardziej jesteśmy w yin i chcemy przejść bardziej do yang? Bez tego rozpoznania możemy tak naprawdę działać na oślep. Także czekam na Wasze odpowiedzi też. Jestem ciekawa, ile z Was, tak wiecie, tak statystycznie zobaczymy w komentarzach, czy bardziej jesteście w energii yin, czy bardziej w energii yang. YouTube proszę się obudzić, chociaż YouTube ma chyba opóźnienie lekkie. I dajcie mi proszę znać, czy bardziej yin, czy yang. Czekam na Wasze informacje. Jak nie wiecie, jak się pisze, to yin to jest ta kobieca energia, ta w dół, a yang, yang to jest ta bardziej pobudzająca do góry. Możecie też po polsku, pewnie. Ja, yang, yang, yin. O, yang, słuchajcie, bardzo dużo tutaj yangów widzę. Wiesz, słuchajcie, też ja się nie dziwię, że ja ściągam osoby w energii yang, dlatego że ja sama jestem w energii yang, co pewnie widać, chociaż też przez ostatni czas, który tutaj się u mnie dzieje, zdecydowanie tego yin u mnie się zaczęło pojawiać dużo, dużo więcej, co pewnie też zauważacie, chociaż ja na live'ach, co słuchajcie, zawsze jestem mega pobudzona. No dobrze, widzę tak, chyba yang, bardziej yang, yin zdecydowanie. Rano yang, wieczorem... Nie, rano yin, wieczorem yang. O, jejku, to odwrócenie tutaj, nie?
Jajin, nie mam sił za bardzo dziś i pozwól sobie na to. Wspaniale, że po prostu możemy sobie na to pozwolić. Jestem yin i yang, cudownie. Ważne jest, żeby to równoważyć, a może pół na pół. Można pół na pół, Klaudia. Klaudia na YouTubie pisze. Słuchajcie, no właśnie dążymy do tego, żeby znaleźć balans. I to też jest ważna rzecz, o której chciałabym, na którą chciałabym bardzo mocno zwrócić uwagę. Nigdy nie jest tak, że zawsze będziemy po środku. Jeżeli przywołacie przed swoje oczy osobę, która... Był kiedyś taki piękny film, nie pamiętam jak on się nazywał, o facecie, który przechodził pomiędzy budynkami chyba w Nowym Jorku na linie. I pamiętam scenę, jak on trzyma ten taki patyk i jest na tej linie. I zobaczcie, że to, co jest najistotniejsze, trzeba cały czas iść, cały czas szukając tej równowagi pomiędzy jedną a drugą stroną. I dokładnie w taki sposób chciałabym, żeby to była metafora takiego życia może też dla nas. Taka metafora tego, że my cały czas jesteśmy w tej energii poszukiwania równowagi. Że to nigdy nie jest tak, że zawsze będziemy yang, że zawsze będziemy yin, że właściwie inaczej, że to nigdy nie jest tak, że zawsze będziemy w tej równowadze, że będziemy raz bardziej yang, raz bardziej yin, ale jeżeli mamy to rozpoznanie, w jakim kierunku do centrum, do środka chcemy podążać, tym jest to dla nas lepsze. Tylko ważne jest, żeby to właśnie rozpoznać. I widzę, że już tutaj te rozpoznania się u Was zaczęły, co bardzo mnie cieszy. I chciałabym jeszcze raz wrócić do tego, co powiedziałam na samym początku, a widzę, że dużo z Was dołączyło w międzyczasie, że teraz tutaj mówię o takim dualizmie. Tu jest energia yang, tu jest energia yin, tak? Że yin to jest damska, yang to jest męska, że to jest yin spokojniejsza, tu bardziej aktywna. I my cały czas na takich mocnych biegunach tutaj operujemy i na takiej zasadzie przeciwieństw, ale tak naprawdę te energie yin, jak one są identyczne w swojej naturze, lecz tylko różne w stopniu, żebyśmy o tym starali się pamiętać. I teraz, co to znaczy identyczne w swojej naturze, ale różne w swoim stopniu? Teraz zabawię się z Wami w taką małą zabawę. Zabawię się z zabawy, masło maślane. Chciałam, żebyście się proszę zastanowili. Wyobraźcie sobie termometr. I dajmy sobie temperaturę 15 stopni na tym temperaturze, na tym termometrze, ok? I powiedzcie mi, czy to jest dla Was ciepło, czy to jest dla Was zimno? Proszę o komentarze. 15 stopni na termometrze, to jest ciepło, czy zimno? Gosia pisze. Cześć Gosiu, nie mogłam się doczekać kolejnego spotkania. Jak najwięcej takich czatów i tematów, bardzo tego brakuje. Dzięki, Goniu, cudownie. Super, że słuchajcie, super, że w ogóle doceniacie to, że ja tutaj jestem i że tak tęsknicie, bo dostawałam ostatnio, przez ostatnie 2 miesiące, kiedy ja też dużo pracowałam ze sobą i byłam na swoim kursie medytacyjnym, to dostawałam bardzo dużo wiadomości od Was, że Wam mnie brakuje, więc bardzo to doceniam i też raz jeszcze publicznie za to dziękuję. No dobrze, czytam odpowiedzi. 15 stopni. Zimno, zimno, zimno. Średnio zimno. Umiarkowanie. Raczej zimno. Zimno, 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 zimno. Dobra, słuchajcie, a teraz uwaga. Jesteśmy w środku lata, więc jesteśmy w energii yang. Więc 15 stopni wydaje nam się, że to jest zimno. A teraz proszę przenieście się do stycznia, kiedy są najbardziej hardkorowe mrozy. I powiedzcie mi, czy 15 stopni to jest ciepło, czy zimno? Czekam na Waszą odpowiedź. Zabawmy się w to. Czy w środku zimy 15 stopni to jest ciepło, czy zimno? Oczywiście ciepło. Ciepło, no dokładnie. Zobaczcie, jak piszecie ciepło. No tak, słuchajcie, zobaczcie, że jak to, w jakiej my jesteśmy energii, chociaż sobie nawet tego nie zdajemy z tego sprawy,
to, w jakiej my jesteśmy energii, jako taka baza, jak bardzo to nam mówi, czy to dla nas będzie ciepło, czy zimno. Czyli to nam pokazuje, że jeżeli my teraz jesteśmy, no jakby kwestia tego, że jest wieczór, więc energia nam zbliża się do yin, ale ogólnie jesteśmy w porze roku, która jest bardzo yang, więc jak mówię 15 stopni, to nam się wydaje, że to jest zimno. Ale gdybyśmy byli w energii yin, tej zimowej, tej, kiedy wszystko zamiera, to wydawałoby nam się, że to jest ciepło. I to jest właśnie ta droga środka, to poszukiwanie tego, tak naprawdę, gdzie zaczyna się ciepło, a gdzie kończy zimno. Gdzie kończy się zimno, a zaczyna ciepło. Czy zaczynacie zauważać tę subtelną różnicę doświadczania tego, czy coś jest dla nas yin, czy coś jest dla nas yang? I to zaczyna poszerzać naszą świadomość na to, że nic nie jest jednoznacznie yang i nic nie jest jednoznacznie yin. I że te przeciwieństwa są identyczne w swojej naturze, lecz różne w stopniu. Czy teraz po tej zabawie jest to dla Was bardziej jasne? YouTube, dajcie znać, a Instagram serduszka. To wtedy będę wiedziała, czy ta zabawa poszerzyła Wam trochę świadomość tego, czym jest yin i czym jest yang. Jak wiecie, że u mnie nie jest wszystko zero-jedynkowe i chciałabym, żebyśmy na to w ten sposób spojrzeli. Jasne. Cudownie. A widzę, że YouTube poleciał w porę roku. No dobrze, cudownie, słuchajcie. Więc teraz, kiedy mamy już za sobą ten przykład termometru, tego poszukiwania tej temperatury ciepło-zimno, możemy zobaczyć, jak ta energia yin i yang, jak one są cały czas zmienne w swojej naturze. I to zmienne tak naprawdę w różnych kontekstach. Zobaczcie, że możemy na przykład mieć mowę, która jest bardziej yin i mowę, która jest bardziej yang. Mowa yin będzie delikatniejszą, spokojniejszą, wolniejszą. Mowa yang będzie głośniejsza, być może ostrzejsza, bardziej wprost. I możemy to przenosić na tak naprawdę na wszystko. Zobaczcie, to wszystko jest zależne od tego, gdzie się ustawimy, jak my tego doświadczymy. Jest jaśniej w mojej głowie i umyśle, Goś napisała. Bardzo się cieszę. Jasne, bardzo fajny przykład. Wszystko jasne. Super. Ja wiem, że ja mam fajną społeczność, więc czasem wystarczy jeden przykład, żebyście tak naprawdę tak soczyście to złapali. I jeżeli będziemy wiedzieli, będziemy mieli przede wszystkim rozpoznanie tego, w jakiej my jesteśmy energii, czy jesteśmy bardziej w yin, czy jesteśmy bardziej w yang. I jeżeli będziemy wiedzieli, której energii chcemy więcej zaprosić do swojego umysłu, do swojego ciała, tak naprawdę do każdego aspektu, nawet pożywienia, do każdego aspektu, to będziemy mieli taką wyjściową świadomość tego, z czym my chcemy w ogóle pracować i czego nam brakuje, to rozpoznanie. I dzisiaj będziemy robić medytację wspólnie, więc przygotujcie, słuchajcie, już takie miejsce, albo słuchawki sobie przygotujcie w tej chwili, albo takie w miarę ciche miejsce, jeśli Wam się uda, żeby dzisiaj razem wspólnie wykonać tę medytację, która pozwoli Wam się umieścić tak troszkę na tej skali, czy jesteśmy bardziej yin czy yang. Jeszcze przygotowałam dla Was tutaj takie. Piszecie do mnie, super. Przygotowałam dla Was jeszcze takie przykłady umysłu yin i umysłu yang, i podobnie jeżeli chodzi o ciało, żebyśmy jeszcze bardziej mogli się zanurzyć w tą energię yin yang i żebyśmy mogli znaleźć jeszcze na to konkretne przykłady. Więc popatrzmy sobie na umysł, bo wiecie, ciało, umysł w praktyce jogi jest bardzo istotne. Tutaj ciałem zajmuje się praktyka fizyczna, czyli hatha yoga, czyli wszystkie asany. Naszym umysłem przede wszystkim zajmuje się praca z uważnością. To my, nasza świadomość, pracujemy, tak? Z uważnością i medytujemy, żeby doznać właśnie tę naszą świadomość, ale to może temat na inny live. Tak czy inaczej, chciałam, żebyśmy to rozpoznali. I dzisiaj będziemy temu się przyglądać, ciału i umysłu. Naszemu ciału i naszemu umysłu. Więc tak,
umysłowi, język polski taki piękny. Umysł yang to jest, słuchajcie, umysł, który jest pobudzony, który jest mocno analityczny, mocno. Ciężka analiza tam zawsze idzie. Nastawiony na działanie, umysł raptowny. Często jest to też taki, powiedziałabym, trochę agresywny, szybki, zadaniowy umysł. Z kolei umysł yin jest bardziej spokojny, bardziej intuicyjny. Takie, jest to takie spokojne działanie, takie poddawanie się temu, co się dzieje, ale nie poddawanie się, poddałam się, tylko takie płynięcie z nurtem, zauważanie, taka pozycja obserwatora dosłownie. Jest to też umysł, który jest bardziej skierowany do wnętrza, ale tutaj też skrajnym biegunem tego może być apatia. Tak jak po jednej stronie w tym umyśle bardziej yang będzie agresja, to w umyśle yin będzie tu bardziej apatia. Możecie już sobie zobaczyć, jak Wam się wydaje, czy macie bardziej umysł yang, czy macie bardziej umysł yin. Patrzcie tak holistycznie. A teraz nasze ciało. Nasze ciało w kontekście, czekam, słuchajcie, na Wasz feed, w ogóle dużo serduszek leci na Instagramie, dzięki bardzo za to. Czekam na Wasz feedback. Dla mnie, jeżeli piszecie do mnie w trakcie tego live'a i ja dostaję informację zwrotną, ja widzę, że przede wszystkim, że rozumiecie, że to z Wami rezonuje i mogę iść dalej i mówić Wam jeszcze więcej. Ciało w energii yang, słuchajcie, są szybkie ruchy. To są te osoby, które, wiecie, wchodzą i tam jest disco. One tańczą tymi rękami. Kiedyś taka bardzo byłam. Teraz mi się tylko... Znaczy nie chcę mówić, że mi się z tego chce śmiać, tylko widzę tą przemianę. I jest to dla mnie bardzo ciekawe, że możemy właśnie sięgać po odpowiednią energię yin i yang świadomie. Ciało yang jest mocno pobudzone. To jest też ciało, które jest często zaczerwienione. Takie, wiecie, przekrwione bardzo mocno. To jest też ciało, które, w którym pojawiają się stany zapalne. I jest też w takim ciele yang dużo energii do działania. Zresztą po ciele yang to nawet widać. To są osoby, które mają taką bardziej postawę otwartą, taką skierowaną na działanie. Myślę, że rozpoznacie to. Jeżeli chodzi o ciało yin, to są osoby, które mają takie bardziej spowolnione ruchy. Czasem mogą mieć taką tendencję do takiej stagnacji, że ich ciało nie prosi o ruch, a potem tylko płacze, że boli. Ale no, to jakby to pokazuje, prawda, że ta droga środka jest istotna. Tak samo jak zresztą eksploatowanie ciała. Jeżeli my eksploatujemy ciało, to też wchodzimy za bardzo w energię yang. Wiecie, no praktyka jogi, a na przykład asztanga, vinyasa jogi 2 razy dziennie, no to jest eksploatowanie. To jest yang i to trzeba równoważyć, trzeba to rozpoznawać, żeby to równoważyć. To jest też, słuchajcie, ciało, które jest często takie blade, mało ukrwione, osłabione. Widać to też po klatce piersiowej, to jest też taki rodzaj stagnacji. Jest dużo zastoi w ciele, takich zastoi żylnych, limfatycznych, zastoi także energetycznych w ciele. Jest mniej energii do działania. I też możecie to rozpoznawać właśnie, czy Wasze ciało jest bardziej w yin, czy Wasze ciało jest bardziej w yang, czy Wasz umysł jest bardziej w yin, czy jest bardziej w yang. I tu nie powiem nic odkrywczego, bo cały czas wokół tego dążymy. Celem jest balans i harmonizowanie tych energii. Więc teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, słuchajcie, wyobraźmy sobie taką linię, będziemy to robić także w trakcie medytacji. Mamy energię yang i mamy energię yin. I teraz spróbujmy pomiędzy jednym a drugim biegunem, pomiędzy przeciwieństwami, które tak naprawdę wzajemnie się uzupełniają i jedno nie istnieje bez drugiego. Spróbujmy się umieścić gdzieś na tej linii, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. I nie mówię tutaj teraz konkretnie umieść się w tej chwili, tylko jeżeli na przykład masz jakąś sytuację, przychodzi mi do głowy sytuacja w pracy, i nie wiesz, jak ją rozpoznać, nie wiesz, jak się zachować w danej sytuacji w pracy. Rozpoznaj, czy w tej sytuacji jesteś bardziej yang, wkurza cię, co tam się dzieje, czy bardziej yin, jesteś zdołowany tym i czujesz, że już nie masz siły. Rozpoznawaj to, po której stronie jesteś i szukaj środka. Zawsze szukaj środka. I znowu przychodzi do mnie to porównanie
tego pana na tej linie z tym kijem. To jest cały czas szukanie balansu. Jeżeli coś cię wybije w yang, to znajdź sposób, żeby wejść w yin, żeby znaleźć tę równowagę. No i tutaj, słuchajcie, dążymy właśnie poprzez to dążenie do równowagi, przechodzimy do tego, w jaki sposób możemy równoważyć tę energię, ale jeszcze chcę zerknąć tutaj na taki komentarz u Kasi, który się pojawił na YouTubie. Widzę u siebie wahadło. Super, że o tym powiedziałaś. W kwestii wahadła. Im bardziej to wahadło jest rozchwiane, w tym gorszym stanie tak naprawdę jesteśmy. Jest w tym gorszym stanie nasz umysł i w tym nasze ciało i w ogóle wszystko, co nas otacza. Cały patent polega na tym, żeby z tego wahadła, które wykonuje tak intensywne ruchy, zacząć dążyć do wahadła, do ruchu wahadła, który będzie w okolicy środka. Ono się nie zatrzyma, bo tu nie chodzi o to, żeby się zatrzymać, tylko chodzi o to, żeby znaleźć środek. O, czekajcie, znowu uciekła mi tu ostrość na YouTubie. Coś mi kamera szaleje. Okej. No, chodź tu ostrość. Szaleństwo po prostu. O, i teraz na mnie. Czekajcie, muszę spróbować. Szaleństwo, szaleństwo, szaleństwo. Dobra, jestem ostra na YouTubie. Okej, czy to jest dla Was jasne? Mam nadzieję, że tak. Co to znaczy w praktyce szukanie środka? To jest właśnie to, o czym mówię. To jest to poszukiwanie tego balansu. Im bardziej będziemy się oddalać od tego skrajnego ruchu wahadła, tym lepiej dla nas. Im bardziej, to jest naturalne, będziemy zauważać ten ruch, bo to wahadło będzie się cały czas chwiało. Tylko chodzi o to, żeby ten ruch był jak najmniejszy. Że jak nas wybije w jedną stronę, to my to zauważamy od razu i wracamy, równoważąc na drugą. Cześć, Gosia, dopiero jestem teraz i nie wiem jeszcze, o co chodzi z wahadłem, czy to jest jakiś test. To taki nasz test wewnętrzny. Sprawdzamy po prostu, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o energię yin i energię yang. Słuchajcie, to tutaj Wam dam takich parę konkretnych, genialny przykład z wahadłem. Cieszę się, że Wam się to podoba. Dobrze, słuchajcie, więc teraz tak, chciałabym, żebym dała Wam takie konkretne wskazówki na to, w jaki sposób możecie poszukiwać tego środka, jeżeli chodzi o umysł i jeżeli chodzi o ciało. Jeśli chodzi o umysł, myślę, że nie powiem nic bardzo odkrywczego, chociaż czasem nasze uszy zrozumienia nie są otwarte w danym momencie na coś i nagle coś, co słyszymy po raz setny, może do nas trafić. Jeżeli twój umysł jest w energii yang, jest bardzo pobudzony, to medytuj. Wygospodaruj ten czas, chociaż wydaje ci się, że tego czasu nie masz, bo jesteś tak bardzo yang, bo jesteś tak bardzo zajęta, zajęty. Jeżeli jesteś bardzo zajęta i czujesz, że nie masz czasu, tym bardziej wygospodaruj ten czas. Możesz sobie to dać jako zadanie. Dla swojego umysłu znajdź czas na medytację. Na medytację, która pozwoli ci z tej strony wahadła na yang wejść bardziej w yin, aby znaleźć środek. Jeżeli czujesz w swoim ciele bardzo duże pobudzenie, twoje ciało jest ciągle w kontuzjach, w stanach zapalnych. Jeżeli czujesz, że twoje ciało wręcz prosi o pomoc, to daj mu odpoczynek. I może się okazać, że to będzie po prostu odpoczynek, że nic nie robisz, gdzie dajesz sobie przestrzeń na to, żeby ciało się zregenerowało, ale może być to też praktyka jogi yin, jogi, która jest skupiona bardziej na uziemieniu, na wejściu w głąb siebie, na usłyszeniu tego, co dzieje się z moim ciałem. Patrzcie, jak pięknie to można równoważyć. Z kolei, jeżeli nasze ciało jest w stagnacji, jeżeli czujemy, że energia nam dosłownie oklapła, a ja to bardzo czuję w ciele, jeżeli nie praktykuję, to wtedy wybierz praktykę, która jest bardziej dynamiczna, która doda ci tej energii.
I to nie jest tak, że jeżeli nie masz energii w swoim ciele, to w ogóle nie praktykujesz i wtedy jest, znaczy inaczej chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że jeżeli nie masz energii w swoim ciele, to nie masz energii na praktykę. Jeżeli wejdziesz na matę, to jest jakiś taki potencjał niesamowity w tej praktyce, że nawet jeżeli wykonujemy praktyki delikatne, to zaczyna się ta energia budzić. Więc w ogóle zachęcam Was do tego, że jeżeli jesteście w bardzo dużej stagnacji, w takim poczuciu takiego ociężałego umysłu, ociężałego ciała, wejdźcie na matę, bo to zrobi różnicę. Też możemy, słuchajcie, taki prosty przykład z życia, bo tak mocno tutaj w jogę weszłam. Zwykłe picie wody. Tutaj mam wodę i ta woda tutaj jest neutralna, bo tu nic nie ma. Ale jeżeli do takiej wody dodamy plaster cytryny, to jak Wam się wydaje, jak zmieni to energię tej wody? Energię pod takim względem yin czy yang? Plaster cytryny doda Wam energii yin czy doda Wam energii yang? I w drugą stronę możemy popatrzeć, co się stanie, jeżeli do zwykłej wody dodam goździki albo kardamon. To woda będzie bardziej yin czy bardziej yang? Słuchajcie, cytryna ma właściwości wychładzające. Cytrusy mają właściwości wychładzające, więc wejdzie ona bardziej w energię yin. A goździki, kardamon będzie yang. Pięknie Bartosz napisał na YouTubie, że cytryna chłodzi. A kardamon yang, dokładnie tak. Zobaczcie, jak bardzo często nawet zimą pijemy, nie? Herbatę z cytryną, więc też zwróćcie na to uwagę. Tutaj napisała zakochana w podróży. Ja miałam raz miesiąc przerwy w praktyce i się mocno zmobilizowałam i stanęłam na macie. Odzyskałam energię, nawet na ćwiczenia typowo fizyczne. Przez pierwsze dwie praktyki mi się bardzo nie chciało. I to tak jest, to tak jest. Najciężej czasem wejść na tę matę. Super, że się tym podzieliłaś. Cytryna in. Przepięknie, już rozjaśnione. Kardamon yang. Przyprawy grzeją. Tak, zależy jeszcze tak jakie, ale w większości tak. To jest rozgrzewająca energia. Cudownie. Widzicie, zobaczcie, można w bardzo różny sposób, poprzez na przykład medytację, poprzez jogę, poprzez w ogóle zdecydowanie na to, czy chcemy być bardziej aktywni, czy chcemy być pasywni. Możemy tej harmonii poszukiwać. Wiecie, zobaczcie, prosty przykład z wodą i z dodatkami, które mamy do tej wody. Zależy mi na tym, żebyście próbowali rozpoznawać to, co jest w danym momencie dla Was bardziej potrzebne. I w tej chwili 8 sierpnia rusza w Obserwatorium Jogi Yin Yang Yoga Retreat. To jest taki dwutygodniowy program, w którym znajdziecie zarówno praktyki jogi w stylu Yang, w wersji dłuższej, 40-minutowej, krótszej, 20-minutowej, praktyki jogi w stylu Yin, również w wersji krótszej, dłuższej. Przygotowałam także właśnie takie medytacje w stylu Yang i w stylu Yin, pobudzające daną energię. Pranayamy, czyli techniki oddechowe, które jedna z pranayam jest właśnie bardziej pobudzająca energię yang, druga jest bardziej pobudzająca energię yin. Więc w Obserwatorium Jogi znajdziecie teraz właśnie taki cykl, który ma gotowe rozwiązania, w ogóle harmonogramy całe przygotowałam tego, co możecie wykonywać, kiedy czujecie za dużo energii yang albo za dużo energii yin w ciele. I też, co jest bardzo ważne i z czego jestem naprawdę zadowolona, nagrałam też przepiękną relaksację, która harmonizuje te dwie energie, więc zawsze możecie ją sobie włączyć, zawsze możecie w niej być i ta relaksacja jest nagrana i z misami kryształowymi, i z gongiem, uwaga, nowość, więc możecie też dobrać, czy gong, który jest bardziej taki uziemiający, czy misy kryształowe, które są bardziej takie wznoszące. Ten cykl Yin-Yang Yoga Retreat zaczyna się w Obserwatorium Jogi 8 sierpnia, czyli w najbliższy poniedziałek. Także bardzo zapraszam Was do dołączenia, a chciałabym, żebyśmy już teraz przygotowywali się do relaksacji, do medytacji. Także proszę,
Żebyście przygotowali sobie na przykład słuchawki, albo poszli w jakieś takie ciche, spokojne miejsce i będziemy zaczynali medytację. I to będzie taka medytacja, w której będziemy rozpoznawać, co jest w naszym ciele, co jest w naszym umyśle, i będziemy starali się znaleźć to miejsce, w którym jesteśmy w stanie się ustawić na tym naszym termometrze, o którym mówiliśmy wcześniej. Ula pisze, super, nie mogę się doczekać tego cyklu. Ulu, myślę, że będzie naprawdę piękne. Czy cykl będzie dostępny przez 2 tygodnie, czy może również później? Ojej, to bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, cykl jest dostępny, jeżeli jesteście w obserwatorium jogi, to on jest tam cały czas dostępny. Tak jak wszystkie poprzednie cykle, które są w obserwatorium jogi. Jeden z cykli jest właśnie poświęcony emocjom ukrytym w ciele. Ten cykl po prostu w ramach subskrypcji obserwatorium jest tako dostępny. Czyli jak dołączacie do obserwatorium, to macie ten cykl Yin Yang Yoga Retreat, który teraz jest już. Do tego dostęp do poprzednich 2 cykli. Jeden poświęcony emocjom ukrytym w ciele, drugi o budowaniu praktyki własnej, plus cała biblioteka praktyk jogi, takich kompletnych, godzinnych, medytacji i relaksacji. Także jakby obserwatorium, chciałabym, żebyście widzieli, że obserwatorium jest takim miejscem trochę jak, no nie trochę jak subskrypcja na Netflix. Jak subskrypcja Netflix, tam po prostu macie wszystkie materiały i dołączając macie ten cykl. Tylko, że cykl materiałów po prostu w ramach tego cyklu Yin Yang Yoga Retreat 8 sierpnia się już pojawią na platformie. Czy umiejętność kierowania swoją energią nie jest najważniejsza w życiu? Jest bardzo, bardzo ważna. Tak, to jest to, w jaki sposób my przez to życie przechodzimy. Cykl przypada akurat na cały mój urlop, genialnie. Tak, słuchajcie, on był w ogóle tak stworzony, tak stworzyłam ten cykl, żeby to był taki cykl wakacyjny, żeby był w takiej wersji lekkostrawnej, że możecie i w wersję praktyki 20-minutowej sobie wybrać i 40-minutowej, jak macie więcej czasu, żeby można było to no właśnie dobrać pod takie wakacyjne klimaty. Obserwatorium jest mega, bardzo się cieszę. Słuchajcie, naprawdę dostaję ostatnio tak wspaniałe wiadomości odnośnie obserwatorium. Bardzo się cieszę, no wkładam w nie całe swoje serce. No dobrze, słuchajcie, przygotujmy się proszę do medytacji. Dobra? Przygotujmy się do medytacji. Usiądźcie sobie w wygodnej dla Was pozycji. Zamknijmy oczy. Teraz wraz z zamknięciem oczu przenieś swoją uważność do wnętrza. Zrób spokojny wdech i wydech. I zacznij zapraszać do swojego umysłu, do swojego ciała, taką uważność zatopienia się w chwili obecnej. Doświadczaj tej chwili obecnej i tego wszystkiego, co się pojawia. Zapraszaj tej uważności jeszcze więcej i więcej. I teraz zobacz, w jakiej energii, czy w energii yin, czy w energii yang jest Twój umysł. Czy jest on bardziej pobudzony? Analityczny, czy bardziej spokojny i intuicyjny. Spróbuj to rozeznać poprzez uważne doświadczanie. Teraz zobacz, w jakiej energii znajduje się Twoje gardło. Gardło, które jest związane z mową, z komunikowaniem się. Czy jest bardziej w energii yin, gdzie jest zablokowane, ciche, małomówne, czy w energii yang, które jest głośne, pobudzone, którego słowa mogą być agresywne. Rozpoznaj to. A może jest w harmonii?
teraz przenieś swoją uważność na serce i zobacz, w jakiej energii jest Twoje serce. Czy jest wycofane, nieśmiałe, schowane? Czy może wręcz przeciwnie? Jest otwarte, zapraszające. Teraz przenieś swoją uważność na jelita. I zobacz, w jakiej one są energii. Czy w energii yin, stagnacji, zmniejszonej ruchomości, zastojów. Czy energii yang, pobudzenia, gorąca, zwiększonej aktywności. Staraj się uważnie rozpoznawać to wszystko, co dzieje się w rejonie jelit. Teraz spójrz na swoje ciało w całości. Jak możesz, jak odczuwasz swoje ciało, w jakiej ono jest energii? Czy bardziej w energii yang, czy bardziej w energii yin? Zobacz, czego Twoje ciało potrzebuje, aby zrównoważyć się, aby czuć równowagę. Zobacz też, czego potrzebuje Twój umysł, aby wejść w stan równowagi. Czy więcej energii yin, czy więcej energii yang? Będąc takim uważnym na nasz umysł, też zobacz, w jaki sposób na przykład podejmujesz decyzje. Czy podejmujesz je w energii yang, szybko, raptownie? Czy w energii yin, mozolnie, nie możesz się zdecydować? Czy może jesteś po środku, w harmonii? Postaraj się też. Postaraj się też zauważyć, poczuć, czy Twój umysł jest bardziej intuicyjny, czy bardziej analityczny. Intuicyjny, związany z energią yin, czy bardziej analityczny, związany z energią yang. Rozpoznaj to. Być może jest też jakaś sytuacja, która jest teraz w Twoim umyśle, w Twojej głowie. I zastanów się, czy chcesz podjąć jakąś decyzję, czy chcesz zareagować z pozycji yin, czy z pozycji yang. Zawsze szukaj harmonii. Odnajdź tę harmonię, to centrum i stąd podejmuj decyzję. Teraz proszę, wyobraź sobie linię. I na jednej stronie
Na końcu jednej tej strony, tej linii, wyobraź sobie energię yang, po drugiej stronie energii yin. I mając ten wgląd w siebie, postaraj się umieścić siebie, swoje ciało, umysł, siebie jako całość, jako świadomość na tej linii. Czy będziesz bliżej biegu na yin, czy będziesz bliżej biegu na yang? Teraz, kiedy już masz ten wgląd, już wiesz, jak dążyć do harmonii, już wiesz, czy potrzebujesz bardziej energii yin, czy bardziej energii yang. I to rozpoznanie będzie dla ciebie teraz drogowskazem i niech cię prowadzi. I weź spokojny wdech i wydech. I powoli otwórz oczy. Przepięknie. Jesteście. Słuchajcie, chciałabym teraz usłyszeć. Wiem, że część z Was była ze mną od samego początku. Czekajcie, bo mi tutaj coś z internetem szaleje. Internet mi szaleje. Słuchajcie, chciałabym usłyszeć od Was, zwłaszcza od tych osób, które były też już na samym początku tego live'a, czy to rozpoznanie Wasze, czy jesteście bardziej w energii yin, czy yang, się pokryło z medytacją. I też chciałabym, żebyście napisali mi, podczas tej medytacji, co odkryliście? Czy jesteście bardziej w energii yin, czy jesteście bardziej w energii yang? Bardzo, bardzo mnie to ciekawi. A przy okazji powiem Wam o tym, że właściwie powtórzę to, co cały czas mi tutaj gdzieś się pojawia, że drogą jest rozpoznanie. Że to rozpoznanie, czy jesteśmy bardziej w energii yin, czy bardziej w energii yang, jest dla nas najistotniejsze. Bo bez tego rozpoznania, bez tego wglądu, bez tej obserwacji, której uczę tak naprawdę cały czas, tej uważności, jest ciężko podejmować jakiekolwiek działanie. Albo właśnie wręcz przeciwnie, tego działania nie podejmować. Co mi tutaj piszecie? Słuchajcie, zdecydowanie dziś yin, pokryło się umysł yang, ciało yin. I ta rozbieżność może być. To znaczy, wiecie, docelowo chcielibyśmy, żeby one były w równowadze. Tak? To wiemy, że zarówno umysł chcielibyśmy, żeby był w równowadze, jak i ciało chcielibyśmy, żeby było w równowadze. Ale w ogóle rozpoznanie tego, że na przykład mój umysł jest yang, to dla mnie jest informacja jaka? Czas zajrzeć po medytację. Moje ciało jest yin. Czas sięgnąć po praktyki, które są yang. I właśnie tego chcę Was nauczyć w najnowszym cyklu w Obserwatorium Jogi Yin Yang Yoga Retreat, który się rozpoczyna 8 sierpnia, który jest dostępny w ramach subskrypcji, która oczywiście jest w Obserwatorium. Czyli wykupujecie sobie dostęp na miesiąc, tam można podpiąć kartę i macie dostęp do tego cyklu, on się po prostu rozpoczyna 8, ale dołączając od razu macie wszystkie już poprzednie cykle, macie praktyki jogi i medytacje, które są już tam w całkiem pokaźnej bibliotece tego. Pokrywa się zdecydowanie yang, pokryło się cudownie. Co prawda dołączyłam późno, ale chyba bardziej yang. Jeżeli czujesz, że to jest yang, to zdecydowanie tak. Umysł jednak nie yang, a oba. Ciało podobnie. Dzisiaj zdecydowanie yang, ciało i umysł. Słuchajcie, tak naprawdę... O, co tutaj piszecie? Całościowo yin. Oj, to zdecydowanie możemy iść w kierunku bardziej równoważenia tego. Nie pokryło się. Myślałam, że jestem yin, a podczas medytacji aż mnie nosiło, potrzebuję wyciszenia i spokoju.
Przepiękne, Wine by Marga, przepiękny wgląd. To właśnie o takie wglądy chodzi, kiedy my myślimy z poziomu umysłu, że a ja wiem doskonale, co jest we mnie, a potem, kiedy wchodzę w praktykę medytacji, pojawia się uważność i przychodzi do mnie ta informacja, nie jest tak, jak ci się wydaje. Potrzebujesz zwolnić, potrzebujesz zająć się sobą. Przepięknie, jestem Yang. Dobrze, słuchajcie, cudownie, że macie w ogóle to rozpoznanie w sobie, bo to jest kluczowe. To rozpoznanie jest kluczowe. Moi drodzy, jeżeli macie teraz jakieś pytania dotyczące być może cyklu, które właśnie pojawi się w obserwatorium jogi, to zachęcam do tych pytań. Jeszcze będę chwilkę, to akurat będę mogła Wam odpowiedzieć. Cykl Yin Yang Yoga Retreat zaczyna się 8 sierpnia. I jest to cykl, w którym znajdziecie właśnie praktyki jogi, które będą równoważyły. Tak, widziałam, że na YouTubie przestały działać, ale nagrywam, także wrzucę, także spokojnie. Więc znajdziecie w obserwatorium, w tym nowym cyklu Yin Yang Yoga Retreat, zarówno praktyki jogi, które są skupione na energii Yang, które są skupione na energii Yin, praktykę medytacji Yin Yang. W podobny sposób pranajamy yin yang, dodatkowo taką relaksację z zarejestrowanymi misami kryształowymi, gdzie gram na tych misach kryształowych. I ona jest taka bardziej wznosząca i taką harmonizującą relaksację z dźwiękiem gongów. Także to wszystko jest w ramach subskrypcji w obserwatorium. Ja przypominam, że Obserwatorium Jogi to jest moja taka internetowa szkoła jogi, w której dołączając do niej macie materiały trochę tak jak na Netflixie. Znajdziecie tam zarówno cykle, które są takimi właśnie opracowanymi warsztatami pełnymi, które są cały czas dostępne w ramach subskrypcji, jak i prowadzone relaksacje, prowadzone medytacje i praktyki jogi. I te praktyki jogi są, słuchajcie, bardzo kompletne. To są godzinne praktyki jogi, które właśnie tam znajdziecie. W tej chwili do obserwatorium już można dołączyć tylko podpinając kartę, po prostu tak jak na Netflixie, także bardzo gorąco Was zachęcam. A jeżeli chcecie szukać właśnie takiego zrozumienia i przede wszystkim rozpoznania tej energii yin yang i chcecie takie gotowe narzędzie do pracy zarówno z ciałem i umysłem, to zapraszam do Obserwatorium Jogi 8 sierpnia. Rozpoczynamy. Słuchajcie, minęła godzinka, także myślę, że to jest ten moment, kiedy, jak nie potrafię zrobić krótszego live'a, no naprawdę, kiedy będziemy kończyć. Słuchajcie, postaram się zapisać tego live'a teraz na Instagramie. Z racji, że na YouTubie coś się stało nagle z internetem, nie wiadomo czemu, ale całe szczęście nagrywam, także wrzucę na YouTuba zapis tego live'a. Dziękuję Wam pięknie, dziękuję za falę serc na sam koniec. Ściskam Was mocno. Zajrzyjcie sobie na obserwatoriumyogi.pl. Tam jest opis już najnowszego cyklu. Można dołączyć w dowolnym momencie. Nie trzeba czekać, bo zaraz po dołączeniu dostajecie już dostęp do ogromnej bazy materiałów. I to takich naprawdę, no mogę powiedzieć szczerze, z ręką na sercu, wartościowych. Dziękuję Wam pięknie. Dziękuję.